Starszy kapitan Andrzej Podolak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku-Pomorskim. Silny orkan przyszedł już nad teren powiatu drawskiego. Jak wyglądają procedury działania w takich przypadkach? W chwili obecnej na teren powiatu drawskiego dotarły silne wiatry. Odnotowujemy już zdarzenia związane z usuwaniem powalonych drzew, z pożarami przewodów kominowych, z zadymieniem i te działania są realizowane zarówno przez strażaków państwowej straży pożarnej, jak i strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu drawskiego. Natomiast jeśli chodzi o procedury, wygląda to w ten sposób, że po otrzymaniu ostrzeżenia meteorologicznego, które otrzymujemy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie lub Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uruchamiana jest taka specjalna procedura, zgodnie z którą ta informacja jest przekazywana do kierownictwa jednostek ochrony przeciwpożarowej, czyli komendanta, zastępcy, osób pełniących dyżur telefoniczny z naszej komendy. Następnie informowane są jednostki ochotniczych straży pożarnych, również w celu właśnie tego, żeby posiadali taką informację, ale również, żeby przygotowali i ludzi, i sprzęt do ewentualnego niezwłocznego podjęcia działań ratowniczych. W zależności od tego, jakie jest to ostrzeżenie, czy o silnym wiatrze, czy o intensywnych opadach, czy o jakichś innych niebezpiecznych zjawiskach, płynie po prostu polecenie przygotowania określonego sprzętu i strażacy ochotnicy muszą zgłaszać taką gotowość do naszego stanowiska kierowania. Jesteśmy w garażu waszej komendy. Możemy pokazać, że jest pusto. Strażacy są w terenie. Kto teraz chroni mieszkańców Drawska, skoro oni wyjechali? Na terenie naszego powiatu mamy dużo sił i środków ochotniczych straży pożarnych, mamy wojskowe straże pożarne, ale w takiej sytuacji jak teraz, czyli wyjeżdżają strażacy z Drawska, powoływany jest dyżur domowy. Są to osoby wyznaczone rozkazem dziennym, które czuwają niezależnie od tego, że strażacy pełnią służbę, to oni czuwają w domach pod telefonami i w sytuacji właśnie takiej jak ta niezwłocznie stawiają się do komendy, zabezpieczają miasto, zabezpieczają ewentualne inne działania. Natomiast w chwili obecnej tak się złożyło, że mieliśmy tutaj na terenie komendy zebranie Stowarzyszenia Żarek. Było dużo strażaków i wszyscy zostaliśmy po to, żeby zareagować w trakcie jakiegoś niebezpieczeństwa. To jest tak, że te najcięższe zdarzenia dzieją się, kiedy właśnie przychodzą takie alerty pogodowe? Różnie to bywa. Pogoda potrafi płatać różne figle. Czasami jest tak, że przychodzą te ostrzeżenia i akurat na naszym terenie się nie pojawiają takie zdarzenia, a w innych regionach, gdzie również te ostrzeżenia były skierowane, czasami tak po prostu bywa, że nic się nie dzieje i całe szczęście. Pogoda, jak to pogoda, siła natury, bywa też tak, że nie mamy takiego ostrzeżenia i nie wiadomo skąd biorą się jakieś takie anomalie, które chociażby związane są z silnymi wiatrami. Dzisiaj takie ostrzeżenie wpłynęło, jak możemy wszyscy się przekonać, wieje bardzo silnie i to ostrzeżenie 100% się sprawdziło. W minionym roku w Złocieńcu jedno z takich poważnych zdarzeń, wtedy te procedury zadziałały? Tak, jeśli chodzi o Złocieniec, sytuacja była taka, że najpierw wpłynęło ostrzeżenie drugiego stopnia, czyli takie średnie zagrożenie związane właśnie z silnymi wiatrami. Wpłynęło to ostrzeżenie drugiego stopnia, a po chwili, po około godzinie dostaliśmy ostrzeżenie trzeciego, czyli była już praktycznie 100% pewność, że coś wystąpi na terenie naszego powiatu. Mieliśmy dzięki temu ostrzeżeniu, mieliśmy czas, żeby przygotować ludzi, sprzęt do podjęcia działań. Między innymi zostały zabezpieczone samochody pożarnicze z Poznania i z Bydgoszczy i od nas z Drawska, ze Świdwina, które stacjonowały na poligonie, zostały w taki sposób zabezpieczone, żeby ewentualne jakieś gałęzie, czy konary, czy też duże gradziny, bo wtedy była informacja, że może wystąpić bardzo duży opad gradu, żeby nie powybijały na przykład szyb albo nie spowodowały jakichś tam uszkodzeń. Takie ostrzeżenie wtedy przyszło, natomiast też warto zauważyć, że mieliśmy w zeszłym roku oprócz tej trąby powietrznej w Złocieńcu, mieliśmy jeszcze trzy inne anomalie i również wtedy takie ostrzeżenia do nas spływały. A jak wygląda stanowisko kierowania w czasie takich akcji? Jest jedna osoba, czy również jest no, tak jakby więcej osób w tym stanowisku kierowania?
Standardowo, jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, dyżur w stanowisku kierowania pełni jeden funkcjonariusz. Natomiast jeżeli wpływa ostrzeżenie hydrologiczne czy meteorologiczne, zgodnie z procedurą w sytuacji wystąpienia drugiego stopnia zagrożenia, dyżurny ma obowiązek powiadomić innego dyżurnego, żeby czuwał i był w stanie do natychmiastowego stawienia się w komendzie. Natomiast jeżeli jest ogłoszony trzeci stopień, to obowiązkowo ten drugi dyżurny tutaj się pojawia po to, żeby wspomagać właśnie przyjmowanie zgłoszeń, obsługę zdarzeń.